Wisza, co ty pierdolisz? Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nie będzie newsów, dzisiaj będzie komentarz, a właściwie odpowiedź na materiał Wiszy, bo wczoraj wstałam jak co dzień rano i się okazało wiadomo co. W masowych ilościach wysyłaliście mi linki do filmu Wiszy na mój temat, więc postanowiłam dzisiaj szybciutko się ogarnąć i nagrać odpowiedź. Wisza w swoim materiale jak sobie radzę z hejtem i co sądzę o gazeli odpowiada niejako na zarzuty moje najprawdopodobniej z filmu sprzed 2 miesięcy, tam gdzie jej zarzucam, że wszystkie błędy parkurowe zrzuca na swojego konia Galiano. Ogólnie o całej sprawie i tym filmiku wszyscy już najprawdopodobniej zapomnieli, więc trochę nie wiem, jaki cel miała Wisza w nagrywaniu tego materiału i w ogóle nagrywaniu go w taki sposób. Niektórzy, i mi również przyszło to do głowy, powiedzieli, że może zrobiła to dla zasięgów, że ostatnio faktycznie trochę jej spadły i filmy nie przekraczają wartości 2000 wyświetleń, więc może faktycznie chciała się niejako na takiej kontrowersji wybić. Mam co do tego jednak pewne wątpliwości, ponieważ dosłownie przez cały filmik drży jej głos, jest taka rozdygotana, rozemocjonowana i nie wiem, czy jest to poza, czy jest to jakiegoś rodzaju gra, żeby wzmocnić tę pozycję siebie jako ofiary, czy faktycznie ją ten temat emocjonował. Jeżeli to drugie, to raczej ten film nie był zrobiony dla zasięgów, ale kto wie, co tam Wisza w głowie miała. Także już po tym przydługim wstępie po prostu lecimy do analizy i mojej odpowiedzi na materiał Wiszy. O czym dzisiaj porozmawiamy? Porozmawiamy o tym w ogóle, jak ja sobie radzę z hejtem. Hejterzy, podłe hieny, wredne małpy. Dlaczego w ogóle taką fajną osobę jak ja jakieś osoby nie lubią? I co uważam o gazeli? Jak sobie radzisz z hejtem? No, tym filmem udowodniłaś, że nie radzisz. I dodatkowo udowodniłaś, że nie potrafisz odróżniać hejtu od krytyki, co jest chyba twoim takim fundamentalnym błędem w prowadzeniu social media. To zacznę od tego. W ogóle dlaczego hejt się pojawia? Jeżeli komuś w ogóle dobrze idzie w czymkolwiek, to naturalną reakcją ludzi na to jest zazdrość. Jak i również tutaj chęć po prostu przymusowego szukania błędów. Otóż mylisz się. Hejt nie jest związany tylko z zazdrością i spłycanie tego tematu do tylko zazdrości, mimo że jest on tak szeroki, jest zwyczajnym przejawem ignorancji. Już właśnie pomijając ten fakt, że nie odróżniasz hejtu od krytyki. Powiem wam szczerze, że z tego jak ja też przeglądałam te materiały, które krążyły po prostu na mój temat, gdzieś w ogóle się zabłąkały albo dostawałam po prostu w wiadomościach od was, to były to zdjęcia specjalnie screenowane z moich filmów, które zostały oglądane w zwolnionym tempie i to były złośliwie wyłapywane błędy tak naprawdę. I tutaj również się mylisz. Faktycznie w najnowszych filmach twoja jazda nie prezentuje się aż tak agresywnie wobec konia, ale jeżeli przejrzymy dawne materiały, to widać, że jeździsz na puncie w zbyt ciasnym ustawieniu jak na jej wiek, że bardzo mocno działasz ręką, no ale dobra, ja tutaj nie jestem od tego, żeby krytykować czyjeś jeździectwo. Ale nie możesz mówić, że to są tylko takie wyłapane screeny czy milisekundy, bo to się działo w dłuższych momentach. Przyznam się też, że mamy z Puntą problem treningowy, że ona niestety nie potrafi za dużo nosić swojej głowy w takiej pozycji, jakiej naprawdę trzeba, czyli że nieco wyżej, żeby ona jej właśnie tak nie chowała. I ja się po prostu tutaj przyznaję, że ja zawsze miałam z tym problem. Tłumaczyłam to wielu osobom, że nie jest to takie łatwe do przetrenowania, to nie jest tak, że jej po prostu podniosę, ona będzie tak niosła, ponieważ ona sama wchodzi tak na tą pozycję. Punta jest młodym koniem, który ma prawo popełniać błędy, tak samo jak Galiano, i po prostu każdy z nich popełnia błędy różne, w innym zakresie. I tutaj znowu, dlaczego to robisz? Czemu zrzucasz całą winę na konie? Nie jesteś w stanie przyznać się do tego, że ty masz jakiś problem, tylko my mamy problem z Puntą, bo ona coś tam robi. My mamy problem z Galiano, bo on jest taki i taki. Spójrz na siebie i zobacz, że również ty możesz popełniać błędy i te konie ruszają się tak i mają takie problemy, dlatego że ty tak na nie działasz. Nie jesteś mistrzem. Okej, popełniasz błędy i każdy ma do tego prawo, ale przyznaj się do tego. Sama przed sobą nawet. Kolejny powód, którego ludzie mnie nie lubią, są mi przypisywane również występki osób,
innych osób po prostu ze świata jeździeckiego, co również jest też bardzo przykre, bo tak naprawdę wy do końca nie pamiętacie, co się wydarzyło, co się stało, tylko zostaje to sztucznie przypisane do mnie, że jestem już zła i niedobra, bez względu na to, co potem zrobię. I w sumie nie wiem, do czego się to odnosi, w sensie to przypisywanie rzeczy do ciebie, które robiły jakieś inne osoby. Mogłaś podać przykład, bo tak naprawdę dosłownie nie wiem, o co ci chodzi. Zanim ktoś doda, że jestem osobą publiczną, powinnam się z tym liczyć. Tak, liczę się z tym, tylko również mam prawo wyrazić opinię na ten temat. Mam prawo też sprostować pewne rzeczy i po prostu wyjaśnić też, jak to wyglądało z mojej perspektywy, a nie tylko z perspektywy osób, które tak naprawdę specjalnie chcą się do mnie przyczepić. Jak najbardziej problem w tym, że niczego nie sprostowałaś, a wręcz potwierdziłaś to, że masz takie przekonania, że są w tobie tak ugruntowane, że nie jesteś w stanie się otworzyć i przyjąć do siebie krytyki. To już mówiąc o takich osobach, porozmawiamy sobie trochę o Gazeli, czyli że o Julce. I teraz przechodzimy sobie do tego personalnego fragmentu o mnie. Zanim jednak zacznę, powiem wam, że zaciekawiła mnie miniaturka, bo było to moje zdjęcie na Tico, gdzie jadę sobie po prostu półsiadem na luźnej wodzy. To był moment, nie wiem, końca treningu. Ogólnie nie wiem, czemu to zdjęcie akurat się tam znalazło, bo naprawdę można by było mój profil przekopać i wrzucić mega słabe zdjęcia do takiej miniaturki. Czemu akurat to zdjęcie nie podpasowało Wiszy i uznała, że doda do tego jeszcze napis, co to w ogóle jest? Nie wiem, może za słabo trzymałam konia za ryj? Kto wie. I Wisza przez cały film mówi, że ona nie chce podsycać toksyczności, że ona nie hejtuje. Tymczasem ta miniaturka mówi sama za siebie. Jest mi bardzo przykro, że w ogóle takie coś, co ona odwala, istnieje na polskim YouTubie. Oj, Wisza, i vice versa. Przynajmniej cieszę się, że w tym momencie twój kanał nie ma aż tak wielkich wyświetleń jak kiedyś i tyle dzieci nie może czerpać twojej wiedzy. Ponieważ to jest celowe podkręcanie ludzi do roztrząsywania jakichś różnych błędów jeździeckich, jakiej wagi by one nie były. Ja rozumiem, że czasem są to po prostu jakieś ogromne błędy jakichś tam bardzo ważnych osób też w jeździectwie. I kolejny błąd, moja droga Wiszo, praktycznie w żadnym filmie nie wytykam komuś błędów jeździeckich. Jeżeli już komuś wytykam takie błędy jeździeckie, to zawodowcom, sportowcom, którzy na przejazdach kopią, szarpią swoje konie, traktują źle, albo osobom, które już uświadomione, robią dalej koniom krzywdę. I tutaj przykładem może być tamta Martyna, która jeździła na kulawej sambie. Poza takimi sytuacjami praktycznie nie ma przykładu, w którym ja komuś zarzucam złe, słabe umiejętności jeździeckie. Uwaga, dlaczego? Bo sama nie jestem mistrzem i sama popełniam błędy i nie mam prawa się przyczepiać do czyjejś jazdy. I zdradzę ci sekret, jeśli nie chcesz się pojawiać w moich kolejnych filmach. Po prostu zmień podejście jeździeckie. Tym bardziej, jeżeli chodzi o ten film, do którego się odnosisz. On był o tym, że zrzucasz całą winę na Galiano, jeżeli chodzi o błędy na parkurze. Mówisz o tym, że ja zhejtowałam twoją jazdę, że powiedziałam, że jesteś beznadziejna, najgorsza. Nie. Powiedziałam, że na zawodach często się zdarzają takie sytuacje i każdemu zdarzy się lub zdarzyło podszarpnąć konia. Ale problemem jest właśnie to, że zrzucasz winę na tego konia. Zapraszam na malutki skeczyk, czyli co mówię ja, a co słyszy Wisza. Oczywiście szarpanie na zawodach się zdarza. Każdemu kiedykolwiek się zdarzyło bądź zdarzy szarpnąć konia podczas przejazdu. Problemem jest to, że Wisza wszystkie błędy zrzuca na swojego konia Galiano. Wisza jest beznadziejna, jeździ beznadziejnie, szarpie konie i w ogóle do niczego się nie nadaje. Wejdźcie na jej kanał i zostawcie tam hejt, bo tylko na to zasługuje. Wisza, naucz się słuchać ze zrozumieniem, to ci oszczędzi wiele nerwów. Ale ja bym brała pod uwagę, że ja, jak i inne dziewczyny tutaj, po prostu prowadzące content jeździecki, to są młode osoby, które się uczą, które mają prawo popełniać błędy i specjalnie są te błędy po prostu przez nią podkręcane. Wisza, czemu wypowiadasz się w imieniu innych dziewczyn? Dla mnie to jest zabawne, ponieważ spora część osób, które omawiałam w swoich filmikach, pod twoim filmem zostawiła negatywny komentarz, więc w czyim imieniu się wypowiadasz? Nie rozumiem, czemu od razu osoba ma być zupełnie zła na podstawie jakiejś jednej czy dwóch małych sytuacji, jakichś błędów, które po prostu każdy ma prawo popełnić. Nie, osoba nie jest zła na podstawie jednej czy dwóch małych sytuacji.
W moich filmach nigdy nie mówię, że ktoś jest złą osobą. Ja oceniam wyłącznie czyjeś zachowania, czyjeś podejście. Dosłownie nie jesteś w stanie w moich filmach uświadczyć tego, że powiem, że ktoś jest złą osobą. Wisza, naprawdę, czy ty wiesz, o czym ty mówisz? Wiesz, o jakich materiałach ty się wypowiadasz? Jest to według mnie po prostu chamskie zachowanie. Powiem szczerze, że osoba, która by się wydawała jednak na rozsądną, po prostu zupełnie taka nie jest i nakręca toksyczną atmosferę tutaj w jeździectwie, to plucie jadem, ponieważ po prostu mogę powiedzieć na własnym przykładzie, że po jej materiałach pojawia się po prostu nagle fala złośliwych komentarzy. Tutaj taka kwestia, że faktycznie po moich materiałach mogą się pojawiać jakieś negatywne komentarze pod filmami czy zdjęciami osób, które omawiam. Jednak w przypadku Wiszy takie negatywne komentarze pojawiają się naprawdę od lat wstecz. I nie wiem, na ile ja przyłożyłam do tego rękę. Wydaje mi się, że po prostu negatywne emocje co do Weroniki istnieją już od dawna i ja wcale nie muszę ich podsycać. Wychodzę z założenia, że każdy ma swój mózg i faktycznie zawsze znajdzie się trochę dzieci, które pójdzie pohejtować kogoś po takim moim filmiku. Jednak w większości są to raczej konstruktywne komentarze, co można zauważyć pod tym twoim filmem. Co ciekawe, nawet pod moimi filmami często jest tak, że 50% komentarzy się ze mną w ogóle nie zgadza. Potrafią to wyrazić w konstruktywny i normalny sposób, więc zastanawiam się, o czym ty mówisz. Zwłaszcza, że moje wypowiedzi staram się również konstruktywnie i merytorycznie formułować, więc tym bardziej nie wiem, skąd twój wniosek, że ja podżegam tą toksyczną atmosferę w jeździectwie. Rozumiem, że twoim zdaniem po prostu krytyka w jakiejkolwiek sferze, dziedzinie życia czy pasji nie powinna mieć miejsca, bo jest to już podsycanie do toksyczności i zawiści. Jeżeli nie ma się nic do zaoferowania, jeżeli chodzi o content i zaczyna się robić taki syf, to powiem wam szczerze, że no po prostu żal w ogóle mi na to patrzeć. Moja droga, wydaje mi się, że przez wiele lat miałam wiele do zaoferowania i tak jak mówiłam w jednym z moich filmów, których najprawdopodobniej nie obejrzałaś, to był film wyjaśniający, dlaczego już nie będzie vlogów na moim kanale. Powiedziałam, że po prostu vlogi już mi się znudziły. Ile lat można nagrywać vlogi? Chciałam wprowadzić na polski jeździecki YouTube trochę świeżości i po prostu to zrobiłam. To nie jest kwestia tego, że ja nie mam nic sobą do zaoferowania, bo mam, ale po prostu uznałam, że będę robić teraz to, że to mi sprawia przyjemność i odnajduję się w tym, więc po prostu zaczęłam to robić. Dziękuję za nazwanie mojego kontentu syfem, z twoich ust jest to komplement. Najłatwiej jest oczywiście krytykować innych, nie pokazując już aktualnie swojego kontentu, takiego ze stajni, swoich jazd i tym podobnych. Ja rozumiem, ja też mogłabym, wiecie, mieć w ogóle anonimowe konta i chodzić wszystkich hejtować, bo tak jest przecież najwygodniej. O, Wisza, widać, że nie obserwujesz mnie na Instagramie i zawsze pod koniec filmików zachęcam wszystkich do odwiedzenia mojego Instagrama, gdzie właśnie pokazuję moje życie oraz pracę z moim koniem Quantico. Wrzucam tam zarówno zdjęcia, jak i filmiki z naszej pracy, więc jeżeli chcesz nadrobić, serdecznie zapraszam do zaobserwowania. Ja myślę, że dopóki ktoś nie spotka się z tym z drugiej strony, to tak naprawdę nie rozumie, jakie to jest okropne, jakie to jest po prostu demotywujące, jakie to jest obrzydliwe, jakie to jest toksyczne. Ciekawe jest to, że zakładasz, że ja nigdy nie spotkałam się z krytyką i z hejtem. W sumie w zasadzie zmierzam się z nim stale, może faktycznie teraz mniej niż kiedyś, bo kiedyś popełniałam znacznie więcej błędów PR-owych i no po prostu byłam nastolatką, która robiła głupoty w internecie. Naprawdę uważasz, że tylko ty jesteś jedną poszkodowaną w internecie? Że ja jako, że krytykuję ciebie czy inne sposoby, to nie spotkałam się nigdy z hejtem czy krytyką? Naprawdę ciekawa hipoteza. Lecimy dalej. W sumie wam nie powiedziałam do końca, jak ja sobie radzę z tym hejtem. Tak jak mówiłam, nie radzisz. Naprawdę też ja oczywiście biorę do tego dystans. Nie masz wcale dystansu i pokazujesz to dosyć często na swoich social media, szczególnie na TikToku, gdy ktoś cię zhejtuje.
to odpowiadasz jakimś dziwnym komentarzem. Mnie po prostu motywowały zawsze do pracy te komentarze typu, na przykład dzięki tobie zaczęłam jeździć konno, bardzo ci lubię oglądać, to mnie to coś, do czegoś tam motywuje. Wiecie, to takie komentarze po prostu rozgrzewają serce, zawsze było mi po nich bardzo miło. Tak, mnie takie komentarze również motywowały i motywują. One oczywiście są przyjemne i fajne do czytania. Ale do rozwoju jest potrzebna również krytyka, a wychodząc z takiego założenia, że ciebie takie rzeczy motywują, a takich rzeczy nie chcesz słuchać, to po prostu nie będziesz się rozwijać. Krytyka jest bardzo ważną informacją zwrotną od drugiej osoby. Jeżeli nigdy nie słyszelibyśmy żadnej krytyki dotyczącej tego, co robimy, to nie bylibyśmy w stanie progresować i się rozwijać. Kurde, progresowanie i rozwijanie się to jest to samo. Nieważne. Właśnie dzięki krytyce możemy dostrzegać swoje błędy i stale się poprawiać, być lepszym jeźdźcem, lepszym człowiekiem, czy czego tam chcemy. Jeżeli nie byłoby na świecie krytyki, to nie bylibyśmy w stanie tego robić. Może zapoznać się z innymi materiałami niż tylko Julki, ponieważ ona na nich zarabia. Są to materiały celowo robione w taki sposób, żeby nakręcać dramę, ponieważ to wytwarza więcej wyświetleń, czyli że po prostu więcej pieniędzy. I tutaj zarzut o to, że zarabiam na materiałach. Już pomijmy fakt, że Wisza również na swoich zarabia. Wisza, raczej masz świadomość, ile zarabia się na takich wyświetleniach, jakie ja robię i jak często wstawiam filmy. To nie są duże kwoty i tak naprawdę mogłabym usunąć sobie monetyzację, ale jeżeli za te kilka godzin pracy, mojej pracy w tygodniu, poświęcenia swojego wolnego czasu, mogę dostać jakieś tam małe kieszonkowe, które wspomoże mnie, nie wiem, w utrzymywaniu konia, czy zrobieniu sobie jakiejś przyjemności, to dlaczego mam z tego nie skorzystać? Tak, zarabiam na moich krytykujących materiałach, ale to nie są tak znaczące kwoty, abym ja robiła cokolwiek pod wyświetlenia i pod pieniądze. Jeśli myślicie, że ja się z tego utrzymuję, czy jakkolwiek jest mi to do życia niezbędne, to się mylicie. Ja robię te materiały dlatego, że lubię je robić i tyle. To jest najważniejszy powód. Czy będzie coś więcej w tym vlogu? Ja myślę, że wyczerpałam temat. Powiedziałam wam po prostu, co na ten temat uważam. Jeżeli inne osoby wyrażają o mnie zdanie w internecie, to ja mam prawo zrobić dokładnie to samo jako osoba publiczna. Masz prawo, ale zrobiłaś to chyba w najgorszy możliwy sposób i wykopałaś pod sobą dół. Gratulacje. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, to zapraszam was serdecznie do subskrypcji kanału tutaj na dole, do polubienia tego filmu oczywiście i też może zostawienia swoich przemyśleń na dole w komentarzach. No i zostawili. Praktycznie 90% komentarzy, które znalazły się pod tym filmem, były negatywne. I zaznaczę, że była to konstruktywna krytyka praktycznie w większości. A Wisza mimo wszystko po przeczytaniu tych wszystkich komentarzy nadal serduszkowała tylko te, które były jej przychylne i kłóciła się w komentarzach z tymi ludźmi, którzy coś tam negatywnego pisali. Jej głównym argumentem było to, że newsy nie równa się komentary. I fakt, masz rację, jednakże ja robię zarówno to, jak i to. I nie określam się jako jeden, jedyny kanał, że jestem albo newsowa, albo komentary. No bo chyba mam prawo wyrazić swoją opinię o newsach, które przedstawiam. Wydaje mi się, że jest to mój kanał i jeszcze mogę tam robić to, na co mam ochotę. Chyba. To by było tyle z odpowiadania. Moim zdaniem Wisza tym filmem udowodniła to, że takie kanały jak mój jak najbardziej są potrzebne. Bo gdyby ich nie było, to wiele takich występków różnych głupich, czy nieprzemyślanych, czy szkodliwych nie byłoby po prostu jakby docierane do szerszej publiki. Nie zwracałoby się tak na to uwagi i byłoby to zwyczajnie zamiatane pod dywan. Wiadomo, że nikt nie lubi o sobie słuchać negatywnych rzeczy, ale czasem warto i czasem warto się nad tym po prostu zastanowić i to przemyśleć. Ogólnie zazdroszczę Wiszy wysokiej samooceny, skoro uważa, że każda krytyka skierowana w jej stronę jest hejtem i podsycaniem toksyczności w jeździectwie. I zastanawiam się faktycznie, czy Wisza nagrała to z tego powodu, że ją to bardzo ruszyło, czy żeby zrobić sobie większe wyświetlenia, bo trochę ostatnio jej spadły. I serio, gdybym chciała cię zhejtować, zniszczyć, doszukiwać się jakichś błędów i szczególików, skrytykować twoją jazdę,
to wróciłabym do takich tematów jak piafowanie na Oliwii, jak jeżdżenie na swoich koniach w tragicznie dopasowanych siodłach, które odstają im od grzbietów, czy wróciłabym do postów z hejtet jeździectwo, bo było ich trochę. Gdyby tak przeanalizować i gdyby chcieć się faktycznie do Ciebie przyczepić, głównie pod względem jeździeckim, to naprawdę miałabym o czym nagrywać, ale tego nie zrobiłam. Dlaczego? Bo staram się być w tym wszystkim konstruktywna i merytoryczna, czego Ty nie jesteś w stanie docenić. A wręcz twierdzisz, że moje materiały są syfem, że są niepotrzebne w internecie, że jest Ci przykro, źle, że uważam, że jesteś beznadziejna. Mimo, że wcale tak nie uważam, nigdy tego nie powiedziałam o nikim, bo nie uważam, by jedno zachowanie wpływało na obraz całej osoby. Byłoby to zwyczajnie głupie. I bardzo Cię proszę, jeżeli już robisz taki film, to nie udawaj, że robisz to też dla innych dziewczyn, których nawet nie wymieniłaś, nie wiadomo o co chodzi. I ciekawe jest to, że właśnie sporo osób, które komentowałam w moich filmach, wypowiedziało się pod tym Twoim filmikiem, więc nie wiem, w czyim imieniu mówisz. Tym bardziej, że na przykład usunęłaś bądź ukryłaś komentarz mizerki. Nie zasłaniaj się proszę altruizmem, bo Twój film to jest czysty egoizm i próba wybielenia się i zrobienia z siebie ofiary. Nie wstawiaj się fałszywie za niby dziewczynami, innymi influencerkami, bo one tego wcale nie potrzebują. Nikt oprócz Ciebie nie potrzebuje Twojej obrony, więc nie wycieraj sobie nimi mordy. No i na koniec, tak jak Ty zachęcasz widzów, którzy obejrzeli ten film, do przemyślenia swojego stanowiska, tak ja również Ciebie do tego zachęcam. Naprawdę czasami warto się serio nad sobą zastanowić, a nie robić tak, że Tobie się wydaje, że to robisz. Mówisz o tym, że analizujesz swoje błędy, a zupełnie nie przekłada się to na rzeczywistość. I tak, wbrew Twoim prawdopodobnym przekonaniom, ja również stale poddaję się autokrytyce i stale zastanawiam się nad sobą, aby się nie odkleić, tak jak zrobiłaś to Ty. Jestem ciekawa, jak to się dalej potoczy. Oczywiście wszystkich moich widzów zachęcam do skomentowania na dole, co o tym wszystkim sądzicie, co uważacie o całej sytuacji. Jeżeli dotarliście do tego momentu, to zostawcie komentarz Wisza. Ja bardzo Wam dziękuję za oglądanie, zachęcam Was do zostawienia subskrypcji, dzwoneczka oraz łapki w górę, jeżeli materiał Wam się spodobał. Zapraszam Was również na mojego Instagrama, gdzie pokazuję moje życie oraz pracę z koniem Quantico. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, do zobaczenia i cześć! Czekam sobie na siostrę i właśnie się dowiaduję, że Wisza stwierdziła, że gazda ją hejtuje i takie... To tak jakby powiedzieć, że jakiś reporter, dziennikarz hejtuje jakąkolwiek osobę, o której pisze artykuł. Co? Gazeli content aktualnie opiera się na tym, że ona opisuje to, co się dzieje w świecie jeździeckim, jakieś newsy i tak dalej. I Gazela ogólnie robi to dobrze, bo w momencie, w którym wjeżdża jej prywatna opinia, to ona mówi, że to jest jej opinia, ona by zrobiła tak i tak. I jest wyraźnie oddzielone jakby część komentowania, opisywania i wyraźnie oddzielona część opinii Gazeli, więc Gazela robi to dobrze. Ale nie. Hejt. Temat hejtu jest, był i będzie poważnym tematem. Generalnie czy w świecie jeździeckim, czy w świecie ogólnym. Dla jasności nie popieram linczowania, nie popieram jakichś takich postów zbiorowych, linczowania kogoś. Wybierajcie swój content! Jesteśmy w świecie publicznym. I ja nie mówię, często jest tak, że jest jakiś influencer, zrobi jakąś jedną faktycznie głupotę i potem na nim przez to, że zrobił jedną głupią rzecz, robi się takie piętno. I taka fala, i taki rzut, i w ogóle jakiś drama wszędzie w internecie. Ale macie influencerów, czego Wisza jest przykładem, którzy robią w kółko te same głupoty i w kółko i potem płaczą, że na nich ludzie krzyczą. Ja poznałam Wiszę na przykład, tutaj odnoszę się personalnie do niej w ten sposób, jak nie wiem, 3 lata temu chyba piafowała na tej puncie czy na innym koniu, co było caplowaniem w miejscu. I to, że na kogoś spadają fale hejtu, to jest to, że on się podstawia pod to. Mnie też ludzie hejtują, mnie też ludzie krytykują. Przecież gdybym ja Wam wstawiała wszystko, co ja miałam natylonym, to Wy byście nie uwierzyli, jakie rzeczy ludzie potrafią wypisać. No ale to jest rzecz, z którą się wiąże bycie
publicznym. I dodam tylko jeszcze krótkie, że nie popieram hejtu i nie o to mi chodzi w tej wypowiedzi, więc nie przeinaczajcie potem moich słów mówiąc, no ona popiera hejt. Nie popieram hejtu. Ale kanał Gazeli to nie jest hejt. To jest obiektywne komentary. Ona zazwyczaj mówi, o co była drama i na sam koniec co najwyżej dodaje od siebie dwa zdania, co ona o tym sądzi. W bardzo kulturalny sposób, więc tam nie ma hejtu. Dziękuję, dobranoc.